3, 2, 1. Cześć, słuchajcie, na podsumowaniu gali KSW46 spotykamy się z Martinem Lewandowskim. Cześć Martin. Cześć, cześć. I tak przede wszystkim może pytanie, zacznijmy od pytania ogólnego. Jak się podobała gala KSW46? Sztos. Sztos karta, sztos gala. Naprawdę powody do uśmiechu na twarzy nie są wymuszone. Wszystko poszło fajnie, poza smutnym akcentem na koniec. No ale to jest część życia i tego sportowego i po prostu życia. No właśnie chciałem zapytać, bo mówisz, że z uśmiechem na sali można było z tej gali wyjść. No jednak ja nie wychodziłem z uśmiechem na twarzy z tej hali. Nawet ogólne jakby takie review, no to tak, bo wiesz, bo rekordowa, no może nie rekordowa, ale świetna sprzedaż biletowa, pay-per-view, świetne walki, wiesz, mega ważenie z dużą ilością fanów, bardzo chyba największa po Koloseum strefa fana frekwencyjnie, więc naprawdę zostaliśmy przyjęci przez miasto naprawdę dużo, no tylko mamy spowodował rzeczywiście, może ten pełny, może tak się zagalopowałem trochę, bo rzeczywiście mi też było naprawdę przykro. Znaczy nadal jest tak w takim sensie, że wiesz, że nie wiemy, co jest z tym Mamedem, ale no to był taki akcent, że wszyscy tak lekko nawet, zresztą słyszałeś tutaj Dorota, nasza szefowa backstage'u też mówiła, że weszła do szatni Mameda, no i po prostu grobowa cisza i wiesz, i było już smutno, po prostu jakby ktoś umarł. No tak, no. Ale tak jak mówisz, jako widowisko, jako gala, jako sport, jako wiesz, od strony biznesowej, no to naprawdę bardzo fajnie. Chciałem właśnie zapytać, no głównym punktem tej rozmowy będzie Mamed Khalidow tak naprawdę. I jak myślisz, czy to jest definitywne zakończenie kariery przez Mameda? Słuchaj, no ciężko tak naprawdę to stwierdzić, bo no wiesz, no Mamed jest bardzo charakternym gościem i pewnie bardzo ciężko będzie jego odwieść od tej decyzji. Miałem jeszcze okazję z nim rozmawiać zaraz po gali, jeszcze się spotkaliśmy w hotelu. No jakby wiesz, no podtrzymywał tą decyzję, no ale powiedział, że oczywiście rozważy to jeszcze na nowo, zastanowi się, pewnie ja jestem trochę, wiesz, nie jestem zwolennikiem takich deklaracji zaraz po walkach, to my z Maćkiem potrafimy się powstrzymać od pewnych komentarzy, od pewnych reakcji, od pewnego oceniania, bo wiemy, że to są emocje, to jest dużo się dzieje, na tym bardziej wiesz, zawodnicy, którzy właśnie sobie dali po pysku, dużo było tam takiej, wiesz, złej krwi, duża presja ze strony Mameda. Moim zdaniem trochę za szybko, niepotrzebnie ten akurat egzamin, czy ten test właściwie z wagami, no ewidentnie chyba Mamedowi po prostu nie posłużył. Tomek jest po prostu za ciężki, za silny na niego, choć walka, wiesz, no, słyszałem głosy, że zła ocena i tak dalej. No ale to zawsze takie się pojawią. Wiesz, no w 8-4 przez większość swojego życia Mamed był niekwestionowanym królem i tu nie ma co już tak mówić, że już jestem, nie wiem, za stary, już młodzi wychodzą i mnie już na nic nie stać, tak jak mniej więcej Mamed mówił, no to jest moje, ja się nie zgadzam z tym, no Mamed 8-4 w swojej kategorii to po prostu wymiata, rozpieprza wszystkich po prostu jak leci. Tu, no myślę, że fajniej to trzeba podziękować innemu drugiemu zawodnikowi, bo dzięki temu w ogóle, wiesz, były dwie świetne gale jako dwa main eventy. Więc za szybko Mamed zadeklarował to. To, że się nosi z jakąś tam emeryturą sportową, no to nic nie jest nowego. Natomiast no niepotrzebnie, wiesz, takie deklaracje od razu po emocjach. Ja rozumiem, on tak czuje. To nie jest to, że on to zrobił pod publiczkę czy coś, bo on tak czuje. Tak, na takim etapie swojego życia jest, że może uznał. Natomiast no nadal jak się weźmie całość wszystkiego, czym w dniu dzisiejszym jest Mamed Khalidow, czyli niekwestionowany król klatki KSW w swojej kategorii 84 przez lata. Dwa, wiesz, no eksperyment, który no niestety się nie powiódł i te walki, to też nie były walki takie, że nie wiem, że Tomek Narkun go zdeklasował, umówmy się, no pierwszą rundę Mamed wygrał, wiesz, tamta gdyby nie poddanie, to prawdopodobnie by ją wygrał. Ja rozumiem, gdyby przyszedł i tam by go Tomek łajał, ganiał po tej klatce, no to rzeczywiście można było powiedzieć, że coś jest, wiesz, że Mamed się, mówiąc w cudzysłowie, kończy, ale Mamed się nie kończy, Mamed się nie skończył, Mamed po prostu no, przegrał walki w nienaturalnej swojej kategorii wagowej z koniem i tyle, no niestety tutaj ten wilk przegrał, trzeba to wziąć na klatę, ale w 8-4 jest świetnych kilka zestawień, no ja mi już dwa mam dla niego.
Gdyby jednak okazało się, że jest to koniec kariery Mameda, to jakby się tak pokrótce podsumował? Ja nie wiem, czy się da tak pokrótce podsumować. No, wydaje mi się, że facet, który, dzięki któremu na pewno w jakiejś mierze jesteśmy tu, gdzie jesteśmy jako brand, jako Federacja KSW od strony sportowej. Jest to człowiek, którego wymieniam jednym tchem jako jeden z trzech głównych punktów rozwoju Federacji KSW. Nieważne o kolejność, nie chodzi o kolejność czy tam jakimiś datami, ale to jest Mamet Kalidow, Mariusz Pudzianowski i podpisanie kontraktu z Polsatem. To są takie trzy przełomowe punkty, które wiesz, spowodowały, że no, że właśnie znajdujemy się w tym miejscu. No i Mamet, wiesz, no jest jednym z trzech najważniejszych punktów rozwoju naszego biznesu. Co, no pełen szacunek, wiesz, facet, który dostarczał tyle emocji kibicom, że przez teraz, myślę, długie miesiące, a może i lata, jeżeli rzeczywiście potwierdzi Mamet i jednak zdecyduje się odejść na stałe, w ogóle z MMA, no to tą lukę będzie bardzo ciężko kimkolwiek wypełnić. Może pewnie jeszcze no, w takim charakterze już nie będzie drugiego Mameda, ale kogoś, kto zastąpi przynajmniej jakąś medialność, nie wiem, taką wyższą emocję, którą dawał Mamet. No właśnie chciałem zapytać, jak bardzo Wam będzie Mameda brakowało w Federacji? No słuchaj, no myślę, że tak samo nam, jak i kibicom, jak i każdemu, kto... Inaczej, no wiem, że są... Jest to duże grono ludzi, dzięki którym przez Mameda i przez walki Mameda ludzie zainteresowali się w ogóle MMA. Więc wiesz, no to jest rola, którą odegrał, no, historyczna. Ale będzie oczywiście nam brakowało, znaczy mi już jego brakuje, jak myślę o temacie, że rzeczywiście już go się nie zobaczy. Chociaż mówię, no to ta decyzja no, postanowił, tak, może gdzieś ją zrewiduje. Nie wiem, naprawdę szybko rozmawialiśmy, jeszcze za szybko, żeby teraz ponownie wracać do tego, niech te emocje ochłoną. Myślę, że w następnym roku będziemy rozmawiać. Będzie go na pewno bardzo brakowało. Ja w ogóle sobie, wiesz, wyobrażam to, że Mameda powinniśmy pożegnać. Pożegnać w taki odpowiedni sposób, czyli zrobić jemu dedykowaną wręcz galę. Dedykowaną galę i wiesz, i zapowiedzieć to jako ostatnia walka Mameda, a nie, że tak po prostu to zakończyć, ach, ciach, i wiesz, i wszyscy dostali trochę, jakby lekko się przebudzili z jakiegoś innego snu, bo to tak trochę było, to jakaś gala i to nagle boom, jakieś inne emocje weszły w ogóle w grę. W ogóle inny kompletnie aspekt, inny jakiś klimat się stworzył. Mamet zasługuje na to, żeby zrobić mu ostatnią walkę w karierze. Niezależnie od wyniku powinien mieć taką, wiesz, no taki hołd złożony, więc my jako federacja na pewno bylibyśmy czymś takim zainteresowani. Zresztą tak sobie to wyobrażałem też, no bo tak jak wiesz, te emerytury sportowe gdzieś czekają nas w jakiejś tam najbliższej przyszłości. Już się z tą myślą człowiek oswaja, no więc ja chciałbym tych kluczowych zawodników no, żegnać w ten sposób, że wiesz, no, składać jakieś tam podziękowania właśnie jakimś akcentem na gali, na dedykowanie wręcz całej gali lub jakieś no, specjalne takie tribute to, nie? Żeby to było do no, takie uświęcenie już tej całej kariery, a nie tak po prostu zejść z tego ringu z takim z klatki, z takim niedosytem, mam wrażenie też, wiesz, że wiele osób się nie zgadza i z tego, co obserwuję w internecie, to są wręcz protesty, no. Martin, wspomniałeś przed chwilą o emeryturach zawodników i właśnie ten temat chciałbym poruszyć, bo no też przepraszam, że ta rozmowa na razie ma taki klimat, no ale informacja rzeczywiście jest niewesoła. Załóżmy, że Mamet skończył karierę zawodnika. Mariusz Pudzianowski no prawdopodobnie też czeka go ostatni rok, myślę, że ten 2019. Jaka to jest strata dla KSW, gdy okaże się, że nie będzie Mameda i Pudziana? No rewolucja, to jest wiesz, zmiana no, bardzo istotna, bo musimy opierać całe zestawienia, gale, promocje i cały biznes na zawodnikach, którzy mają wypełnić, zastąpić zawodników, którzy przez lata dźwigali ten ciężar promocyjny. Słuchaj, no,
robimy już jakieś tam ruchy pod to, dedykujemy całe, czy tam robimy galę w Polsacie Otwartym po to, żeby promować właśnie nazwiska młode albo te, które są już w jakimś stopniu z nami, przepraszam, ale nie dostały takiego zastrzyku promocyjnego. Mobilizujemy ich na mediach socjalnych, budujemy jak to się z wszystkich możliwych stron da. Ale to będzie rewolucja, to jest jakaś rewolucja, to jest, no ale to jest, słuchaj, no w każdym mi się wydaje, to jest tak jak w życiu, tak samo w biznesie po prostu, to nic nie stoi w miejscu, wszystko gdzieś płynie do przodu, wiesz, nowe okoliczności, nowe realia i to wszystko trzeba brać pod uwagę, na tyle przez 15 lat udaje nam się gdzieś dobrze zarządzać tym, że no rośniemy cały czas gdzieś do góry, wychodzimy na inne rynki. To też na pewno pozwoli nam trochę podzielić jakby pewną, jak to powiedzieć, brakło mi słowa, ale zdywersyfikować ryzyko, wiesz, tylko opierając się na polskim rynku, na polskim kibicu, na polskim zawodniku. No i stąd też wyjście gdzieś w stronę innych rynków MMA, no, żeby po prostu budować swoją pozycję też na innych polach. A mówiąc tak wprost, pytając wprost, czy nie bójcie się trochę, że nie poradzicie sobie bez Mameda i bez Pudziana, robiąc galę w tak wielkim formacie jak teraz? Czy będziecie potrzebować tego kroku wstecz na przykład? Nie obawiam się. Znaczy wiesz, no może to nie, ani też ze mojej strony, żeby to nie odebrane zostało jako jakaś tam pycha, ani też jakaś, nie wiem, bycie zapewnym siebie w takim sensie, tylko po prostu no patrzę, co się dzieje, wiem, jakie mamy plany, wiem, co możemy zrobić jeszcze z tymi zestawieniami, wiemy, co możemy zrobić z tymi zawodnikami. Oczywiście nie musimy tam bić za każdym razem, nie wiem, rekordu sprzedaży biletu, czy też dynamiki, kto szybciej sprzeda jaką halę, ale będzie to stabilny biznes przez lata i tak go budowaliśmy od lat, żeby właśnie, jeżeli będą tego typu zmiany następowały, a będą następowały i każde inne, i mówię, no całe środowisko też MMA się zmienia, rynek mediów się zmienił w trakcie, kiedy byliśmy już na fali, wiesz, więc wiele rzeczy może się naprawdę po drodze wydarzyć. Musi być biznes na tyle skonstruowany, że może on powodować pewne wycofanie się, czy tam zrobienie kroku w tył, ale później nadal będzie krok do przodu, więc się nie obawiam tego, poradzimy sobie. Oczywiście to będzie duża strata, to jest w ogóle przemeblowanie całej naszej jakby trochę filozofii i struktury, no tutaj już pewne klocki były poukładane, no ale tak jak wcześniej wspomniałem, już się mierzymy z tym jakiś czas, więc to nie jest teraz, o Jezu, Mamed zakończył karierę, o Pudzian coś tam mówił, tylko to już jest lata trwa. No pamiętajmy, że Mamed też już parę razy jakby zapowiedział, że prawdopodobnie zakończy, nie wiadomo było, kiedy wróci i tak dalej, więc musieliśmy już kilka gal bez tych czołowych zawodników zrobić. W ten rok zakończymy z Mariuszem Pudzianowskim, który tylko raz w tym roku walczył, więc jakby testujemy pewne rzeczy. Odnośnie Mariusza, może taki mały temat. Szymon Kołecki w ogóle w KSW. Tomek Babiloński bardzo zły na was, czy jakoś obyło się to bez ekscesów? Nie wiem, nie rozmawiam z nim. Ale nie dlatego, że jakoś, nie wiem, jakaś kosa jest między nami, tylko po prostu nie znajdujemy pola do wspólnej rozmowy. Skąd pomysł w ogóle na zestawienie Kołeckiego z Pudzianem? No bo mówiło się o debiucie Kołeckiego w KSW bardzo długo tak naprawdę, z samego początku jego, że pewnie zrobi rekord i do KSW przyjdzie, bo tak wygląda droga w Polsce. Ale on walczył 93 kg i bardziej częściej gdzieś tam w kuluarach mówiło się, może z Akopem Szostakiem zostanie zestawiony Szymon Kołecki. Tymczasem tutaj takie gruchnęła wiadomość, Mariusz Pudzianowski kontra Szymon Kołecki. Skąd pomysł na takie starcie? Nie, no, słuchaj, bardziej dobieraliśmy przeciwnika do Mariusza Pudzianowskiego, no i gdzieś Szymon był jednym z tych zawodników, który gdzieś nie dopilnowaliśmy zakontraktowanie jego, choć akurat ja się cieszę z takiego biegu zdarzeń, że nie zadebiutował u nas, tylko od razu idzie na pierwszą walkę, zadebiutuje z Pudzianowskim, ale nie w MMA. Nie zadebiutował gdzie indziej, bo też miał okazję właśnie nabrać takiej pewności, że może z Pudzianem zawalczyć. Ta walka, no wydaje mi się, wiesz, taka jak my to przedstawiamy, siła kontra siła, że tak trochę jest, kto teraz zdobędzie ten taki prym, wiesz, najsilniejszego zawodnika MMA w Polsce. Oczywiście to pewna jakaś taka nasza retoryka,
przy tej gali. Ale wiesz, no, jakby to zestawienie było gdzieś już od bardzo długiego czasu. Zresztą jak w ogóle Szymon, jeszcze zanim podpisał się z Babilonem, dzwoniłem do niego i tam z nim miałem okazję rozmawiać, no to on, wiesz, on też gdzieś już wtedy nie wykluczał możliwości walki z Pudzianem. I to dla mnie było wręcz oczywiste. No, jeżeli wychodzi gość, który jest znany z swojej mocnej, swojej siły i mamy w stajni zawodnika, który też słynął przez lata tylko i wyłącznie z tej siły, no to jakby to zestawienie wręcz było pisane gdzieś tam w gwiazdach i jak teraz mamy Szymona, no to innej opcji dla nas nie było. Wracając do gali KSW 40... Nagrywa się? Dlaczego miałby się nie nagrywać? KSW 46... Bo tak spojrzałeś, więc myślałem, że sprawdzasz jakąś baterię czy coś. Nie, jest wszystko ok. Z tobą mieliśmy parę takich. Ze mną każdy miał parę takich. Ale słyszałem, że każdy miał parę takich, więc to się zdarza wszystkim. Okej. Spoko. Nam też transmisja się zdarza czasami, że wysiądzie. No, albo KSW TV nie działa i ludzie narzekają, no, i piszą. Widzisz, no, ale to widzisz. To na szczęście to już prahistoria, nie? Każdy miał to ciężkie samo, to chwile. To samo można powiedzieć. Tak. U mnie także, słuchaj, sprzedać pay-per-view. Nie chciałem być tak złośliwy, tak wyszło, ale to pociągnąłeś temat ty w tą stronę, a nie powinieneś? Sprzedaż pay-per-view, jak poszła? Jedna z pięciu najlepiej sprzedających się gal, czterech, pięciu, bo te raporty jeszcze spływają, to jest za szybko, żeby tak ocenić, ale po... Ścisła czołówka. Tak, tak, ścisła, naprawdę. I to jest świetne. Można bez frików? Można, ale to pamiętajmy, to nadal, jednak to jest nadal pomimo tego, że przegrał, ale to jest Mamet Khalidow, tak? To jest Mamet Khalidow, to jest duża zasługa jego, to jest to, że on właśnie budził te emocje, ale też całego fight cardu, bo no nie wiem, ja to tak porównuję, jak chodzę na wydarzenia przeróżne sportowe, czy nie wiem, nawet koncerty, to wiesz, lepiej mi się kupuje bilet w momencie, kiedy wiem, że całość, co kupuję, jest ciekawe, a nie tylko jakaś część. Bo wtedy mam wrażenie, że to, nie wiem, kasę, którą wydałem, to tak naprawdę idę na jedno, dwa wydarzenia albo na jeden jakiś tam, nie wiem, set. Więc tutaj też cała karta walk, wydaje mi się, była bardzo taka dla ludzi, wiesz, przekonująca do tego, żeby zakupić to pay-per-view. Ale w dużej mierze zasługa Mameda Khalidowa, nie ma co gadać. Wspomniałeś jeszcze wcześniej, na samym początku wywiadu... Co więcej ci powiem, przepraszam, jeszcze tylko na potwierdzenie moich słów, że była dobrze sprzedająca się, i to jest akurat ewenement, jeżeli chodzi nawet i na naszą skalę, że VOD, czyli po prostu to, co możesz kupić po samej gali na żywo, ludzie kupowali i osoby od nas KSW TV celowo o dwa dni jeszcze wydłużyły możliwość zakupu i ci powiem, że dzisiaj jest co? Jaki dzień? Środa. Środa. To do jutra jest i nadal jeszcze te zakupy idą. Więc to jest jakby, to świadczy o tym, nadal o zainteresowaniu tej gali, że no bo z reguły jest tak, że w sobotę jak się kończy gala, to jeszcze tam ludzie kupują VOD w niedzielę, w poniedziałek już jest kompletnie, wiesz, martwy ten serwis, natomiast teraz do czwartku się spodziewamy jeszcze zakupów. Do dzisiaj były, do czwartku jeszcze jeden dzień, bo nie wiedziałem właśnie, czy dzisiaj czwartek, jeszcze środa. Chciałem zapytać o to, że mówiłeś na początku, że Gliwice bardzo fajnie Was przyjęły. Mhm. I chciałem zapytać, czy planujecie w związku z tym coroczny powrót do Gliwic? Jak się podobała hala? Czy coś wyszło nowego, czego się nie spodziewaliście wcześniej? Bo mi się na przykład bardzo podobało, szczególnie usytuowanie Media Roomu w małej hali Gliwice sprawiło to, że po prostu było tam dużo miejsca. Było tam, nie było tam duszno i tak dalej. Naprawdę był to jeden z fajniejszych Media Roomów w historii KSW. Bardzo fajna hala, naprawdę. Wiesz, przygotowana pod wieloma względami. Oczywiście jak każda nowa hala, można by było tam znaleźć kilka, wiesz, niuansów, które wymagają poprawy, ale to pamiętajmy, że oni dopiero my byliśmy, czy jesteśmy, no nie, właściwie byliśmy już wpisani w cykl otwierający tą halę, więc też jakby tego typu imprezy te są po to, żeby właśnie przepracować wszystkie możliwe przestrzenie, więc tam kilka elementów im mocno zweryfikowaliśmy, ale jeżeli chodzi o infrastrukturę, o ludzi tam pracujących, no to pierwsza klasa. Czy będziemy na pewno wracać na południe, wiesz, na południu mamy Kraków, spody Katowice i Arena Gliwice, plus jeszcze Wrocław, hale ludowo, więc są cztery duże obiekty
na południu, więc na pewno południe robi się takim mocnym, wiesz, centrum. Trochę nam to właśnie teraz będziemy musieli żonglować trochę, w którym roku, na którą galę pójdziemy. Też to uzależnione jest od tego, jak nam się współpracuje właśnie z halą, jak nam się sprzedawały te hale, jakie mamy wsparcie ze strony władz miasta, więc to wszystko bierzemy pod uwagę, no i też jakich bohaterów chcemy tam wystawić. Jeśli mówimy o bohaterach, to może o chwilę Mateuszu Gamrocie, bo jest to na pewno największy chyba bohater gali KSW 46, pierwszy podwójny mistrz obu kategorii, nie to, że zdobył pas wcześniej, jest aktualnym mistrzem obu kategorii. No ale Mateusz Gamrot, miałem ja wrażenie, na przykład w rozmowie chyba po walce, że mówi, że musicie siąść do stołu i poważnie porozmawiać. O czym chce Mateusz z wami rozmawiać? O tym chce rozmawiać, o czym nie chce z wami rozmawiać, no proste. Mogę powiedzieć więcej, ale no to, na razie no to dalej, no. Mówię, że jest niezadowolony z pewnych rzeczy, jeśli chodzi o waszą współpracę. A to nie wiem nawet, no to no, rozmawiałem z nim wczoraj, więc nic nie mówi nawet. Tytuł też, przyznam szczerze, widziałem tylko tytuł, nie zaglądałem do środka, ale coś w stylu, że Gamrot mówi, że skoro jest podwójnym mistrzem, to musi też zarabiać tyle, ile zarabiają te największe gwiazdy. Czyli chodzi o pieniądze? No nie wiem, no naprawdę słyszę to od ciebie, wczoraj z nim gadałem, powiedziałem, że będę akurat tam, bo tam do jednego ze sponsora się wybieram, więc padnę na kawkę, ale nic nie mówił. Nic nie mówił, wręcz poprosił o pewną jakąś tam przysługę, nic nie wspominał, nie, ale, no, ja ale też nie słuchaj, chcę... no jakby nie jest to dla mnie to zaskoczenie, ja nie mówię, że to jakby, że to są jakieś bajki, o czym mówisz, bo każdy zawodnik, który wygrywa, jeszcze robi jakiś duży skok, no to zawsze gdzieś te apetyty na pieniądze rosną. I tyle, no trzeba, ja teraz ci nawet z głowy nie powiem, ile Mateusz, wiesz, zarabia, bo jeszcze i win bonus i tak dalej, ile tam na koniec dnia wyciągnie z tego, ale naprawdę to są bardzo, bardzo przyzwoite pieniądze. A propos nawet wywiadu, którym tam miałem okazję dwa słowa dopowiedzieć, no to jest ta górna półka, więc teraz właśnie pytanie, o czym mówimy, o jakiejś zwyżce, za co, wiesz, jak to ma wyglądać. Wiesz, o tych pieniądzach widziałem tylko tytuł w artykule, do którego nie zajrzałem, więc to jakby to od razu też mówię tak, że tak było. Natomiast Mateusz powiedział, że coś jest, no coś macie jakieś sprawy niepowyjaśnione, czy niedogadane, czy może coś w kontrakcie. Natomiast też gruchnęła informacja, że chciałby walki z Khabibem Nurmagomedowem. Słyszałeś o tym? Nie. Nie? Nie. No Mateusz Gamrot chciałby walki z Khabibem. Ale on to powiedział? Tak, on to powiedział. No słuchaj, no. No co ci mogę powiedzieć? No w ogóle temat jest nieruszony, od ciebie się dowiaduję, czy jest możliwy. No pewnie jeżeli tam wszystkie smycze puszczą ze strony i Khabib będzie wolnym zawodnikiem, takim, że naprawdę wolnym, nie, że tam wiesz, bo są różne głosy, no to wiesz, no na pewno jeżeli chodzi o umiejętności Gamera, to nie ma wątpliwości, że mógłby spokojnie zawalczyć i nie ma co do tego, bym go zestawił jak równy z równym. Niestety żyjemy jeszcze niektórzy takim mitem, że w UFC są najsilniejsi i najlepsi zawodnicy. To już przestała ta teza mieć rację bytu już lata temu. Zawodnicy, którzy u nas pierdol dostawali, szli do UFC, więc to wcale nie jest tak. My zawodników, których my zwalnialiśmy, oni zabierali, więc to nie jest tak, że tam są najmocniejsze. Akurat Khabib należy do wiesz, no, mocnych zawodników. No nie wiem, no też słyszę od ciebie to, wiesz, jakie są szanse, I don't know. Myślę, że na tą chwilę chyba raczej słabe. Ale nie dlatego, że my nie chcemy, tylko myślę, że po prostu Khabib jest podblokowany. Okay. No. Jeśli założyć, że nie dogada się z Daną White, nie ma kontraktu, stać was na Khabiba? Nie wiem, ile zarabia. Dwa, że słuchaj, jeżeli pytasz o kondycję spółki, to mogę ci powiedzieć, że tak. Bo wiem, jak gadałem z Fedorem, ile chcę, nie sądzę, by chciał więcej. I nas stać też było na Fedora. Tylko po co kupować coś, co wiesz, że nie sprzedasz? Co z tego wiesz? Khabib może trochę już inna historia, ale też to wydaje mi się, że na rynek polski, a my jednak poruszamy się nadal jako KSW, rynek polski i Anglia już powiedzmy, i Stany trochę, i Irlandia, i jakieś inne kraje, ale mówimy o takim, wiesz, jakby impakcie biznesowym, który dla nas ma znaczenie. Więc
nie ma jakby możliwości zwrotu z tej inwestycji. Bo to jakby jedna rzecz, czy w ogóle wiesz, firmę stać na, nie wiem, poczynienie takiej inwestycji, a drugie jak należałoby to skomercjalizować, żeby zarobić tego baksa na tej walce. To no trzeba to zrobić w Gale KSW w Moskwie, zaprosić do walki wieczoru Khabiba i macie wszystko. No tak, ale to słuchaj, sam z biletów i ze sponsorów nie wyciągniesz tego. To musi mieć pay-per-view, które pociągnie ci i to pay-per-view, które jest rozbuchane na cały świat. I wtedy to i owszem. Dlatego też w większości tych zawodników, które oczywiście, że niektóre to media napędzają, ale z wieloma tam nazwiskami, które się nawet w tym roku pojawiały, były poważne rozmowy, tylko po prostu no, poziom jaki oczekiwań finansowych ci zawodnicy mieli, no był taki okej, okay, no dobrze, no to nie jest blokada, tak jak lata temu trzeba było pożyczać, żeby za Mariusza Pudzianowskiego garze zapłacić, tylko to jest, no dobra, no tak, mamy to na koncie, mówiąc w skrócie, natomiast po prostu wiemy, że tego nie sprzedamy w żaden sposób, że nam się ta inwestycja nie zwróci, no to teraz, wiesz, no. Pożyczyliście jakieś pieniądze, żeby zapłacić Mariuszowi? Tak, wiesz, przypomniał mi to Artur Przybysz o tym w ogóle. Kompletnie o tym zapomniałem. Rzeczywiście na pierwszą walkę Mariusza zapożyczyliśmy się u kolegi. Ale spłaciliśmy go. No było warto chyba, co? No było, tak. No ale to był właśnie poziom, wiesz, finansowy. Oczywiście Mariusz już tam zarabia trzykrotnie tego, co na początku, ale to było dla nas skok w ogóle, wiesz, w kosmos, jeżeli chodzi o finanse, nie? W ogóle że za walkę tyle nam przyjdzie zapłacić. To było jak, nie wiem, za cztery całe gale mniej więcej. To jakaś taka historia. Może nie aż tak, ale naprawdę to było dużo, no. Nie mieliśmy tyle na koncie, tyle ci powiem, no. Odnośnie Mateusza jeszcze Gamrota, powiedział, że ktoś mu zadał w ogóle bardzo głupie pytanie, czy ma ważny kontrakt z KSW, no gdyby chyba mistrz dwóch kategorii nie może mieć ostatniej walki chyba w kontrakcie o drugi pas mistrzowski, no bo to stawia federację w bardzo złej w takiej wręcz, sytuacji. Wiesz, szachmat byłby, no, bo to jest oczywiście bzdura, dlatego te negocjacje oczywiście jakby liczymy się z podwyżkami dla zawodników, natomiast no, trzeba zobaczyć, jakie apetyty Mateuszowi, wiesz, urosły, no. Nie wiem teraz. Właśnie to chciałem zadać to pytanie w kontekście, czy nie boicie się, że Mateusz do tego UFC na przykład przejdzie? I drugi zawodnik, który może przejść, to jest jednak Salahdin Parnas. Właśnie chciałem zapytać, no bo to, co pokazał, wow, to było naprawdę niezłe. I jaki macie pomysł na raz, zatrzymanie Salahdina w Polsce? Porwiemy ich. A dwa, na gdzieś popracowanie nad jego wizerunkiem w mediach, szczególnie polskich. No bo mimo, że jest tym przysłowiowym kotem, nie ma to tego przełożenia, o którym wspomniałeś przed chwilą właśnie. Czyli wypłata, zainteresowanie i to, ile możecie na zawodniku zarobić. No, my wykorzystujemy wszystkie możliwe źródła, kanały, żeby promować zagranicznych zawodników, ale do tego też potrzeba dwóch, a nawet trzech stron, mediów i fanów. No więc jakby jeżeli nie jesteśmy w stanie zainteresować, albo my jesteśmy w stanie zainteresować, ale sam zawodnik nie jest w stanie zainteresować, albo jest to jakieś połączenie tego wszystkiego, no to wiesz, no to próbujemy różnych metod na to, naprawdę. No. I przy Saladin i przy no Gamrot to już w ogóle jest na innej orbicie promocyjnej. Budowanie zawodnika to nie jest proces, który, wiesz, trwa, nie wiem, dwa miesiące. Dwa, że my możemy budować mediałowo, promocyjnie, nie wiem, za pomocą naszych wszystkich środków masowego przekazu, z których mamy gdzieś tam bezpośredni kontakt, natomiast są jeszcze dwa czynniki, na które nie mamy wpływu. To jest charakter zawodnika, jak on się sam sprzedaje, jak on się sam czuje przed kamerami, przed, nie wiem, mediów, właśnie na strefie fana, jak kupuje sobie, w cudzysłowie, kupuje fanów, jakie jest obejście. No to jest jakby już albo to ktoś ma, albo ktoś tego nie ma, albo musi się tego nauczyć. No i trzecie, same walki. No i na pewno tutaj walki Mateusz i Saladin, no, pierwsza klasa. Tutaj nie ma dwóch zdań innych, po prostu robią świetne. Czy się obawiamy? Nie obawiam się, nie mam takich głosów. Oczywiście, że gdzieś tam w tle to jest taki temat, który funkcjonuje, ale wiesz, tą taką ofensywą UFC my żyjemy już kilka lat, więc to nie jest dla nas żadna jakaś nowość, ani to nie jest, wiesz, coś, co nas tam przeszkadza mi, wiesz, spokojnie zasnąć. Żegnaliśmy się z wieloma zawodnikami
żyjemy bez tych zawodników, nadal mamy się dobrze. Oczywiście nie mówię tego w takim kontekście, żeby to ani Gamer, ani Saladin odebrali, że nam nie zależy, bo bardzo zależy i będziemy na pewno walczyli o nich i chcemy, żeby dla nas walczyli. No nie po to promujemy, nie po to dajemy te szanse, nie po to płacimy za ich przeciwników, nie po to podwyższamy im kasę, żeby po prostu na, gdzie jak są na szczycie i mogą zarabiać już i być super gwiazdami w KSW i w ogóle w polskim MMA, to żeby ktoś to po prostu zabrał, no bo to jest, wiesz, gdzieś tam biznesowo to nigdy nie składa, no ale nie jest to, mówię, się, no, jakaś czarna chmura, która, o Boże, UFC może zabrać, no bo inaczej to nikomu byśmy nie dawali tej szansy, no. To, że zestawiamy tych zawodników z tymi zawodnikami, że ich tak budujemy, promujemy, no to jest nasza inwestycja, więc się z tym liczymy, ale nie boimy. Krystian Kaszubowski rzucił wyzwanie Roberto Soldiczowi. Czy o tym słyszałeś? Tak, dostałem właśnie od Roberto to na Instagramie. Wysłał mi w tym. Co sądzisz o takim wyzwaniu? Nie wiem, no wydaje mi się, że chyba jeszcze dla Kaszubowskiego za szybko. Na tą chwilę. Ale ja wiem, no pokazał, wiesz, też, że mam mocne piąchy. Na pewno byłby to pojedynek, wiesz, bardzo bokserski. W przyszłości, czemu nie, no ale nie na to, nie w tym momencie. Na pewno wiesz, Roberto jednak pokonał kilku poważniejszych i mocniejszych rywali, więc wydaje mi się, że to nie teraz. Ale fajnie, że wiesz, zawodnicy tak wysoko mierzą, zajebiście. To mi się podoba. To oczywiście, ja też uwielbiam zawodników, którzy wchodzą i od razu chcą walczyć z mistrzem, bo to pokazuje, że mają jaja. Tak. Po prostu. I bardzo, Krystian, chciałbym, żebyś zawalczył z Roberto. Bo nie wierzyłem w ciebie i obstawiłem Michała i mi kupon nie wszedł. Nie, ja go nie gram, ale Redowi nie wszedł kupon przeze mnie. Od razu na pierwszej walce powiem 6-0 po Kaszubowskim, bo nie? 6-3 Michalski wygra. No dobra, to stawiam. Nie, i poszło. Poszło. Bonusy, które przyznaliście. Mhm. Jakim teraz? Bo kiedyś przyznawaliście bonusy poddanie, knockout, walka. Później, bo tak było w UFC też. W UFC później zaczęło przyznawać za tak zwany performance, tak? Czyli za to, jak się zawodnik pokazał, czyli już nie było za to knockouty i tak dalej. A u was mamy chyba dwie walki i dwa knockouty za tą galę. Czy się mylę? Daliśmy 5 bonusów. Czekaj. 6 bonusów. No jeszcze, ale nie wiem, czy już to wyszło publicznie, czy nie, ale to może o jednym nie będę mówił. Ale no i co? No nie wiem, tak zastanawiam się, czy to jest mocno uznaniowe. A to dajmy na przykład podczas tej gali, byśmy 3 najfajniejsze walki, czy to się... No, po prostu zastanawiam się, dlaczego są akurat 2 walki, 2 nokauty, a na przykład nie ma, tak jak zawsze, robiliście 3, czyli na przykład walka, nokaut, no podajmy. Nie, ale już parę razy dawaliśmy większą ilość bonusów, w sensie, wie, że były, nie wiem, 2 świetne KO i... Powiedzieliśmy, że jedno i drugie zasługuje, albo właśnie taki fight of the night było chyba dwukrotnie, wiesz, dla dwóch zestawów zawodników. To jest uznaniowy, to jest, wiesz, są bonusy, które my jako federacja przekazujemy. Jest to wpisane w kontrakcie, ale w reguły gry, no tak naprawdę my tu ustalamy. Były takie... może nie próby, co z naszej strony akcje w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy do końca, któremu zawodnikowi dawać, więc skierowaliśmy się z tym pytaniem do fanów i też dostawaliśmy jakiś feedback, komu się co podobało, tak? Czyli szersza jakby grupa ludzi do odbioru, no ale mówię, no to jest nasza ocena tego i ja rozumiem, że część osób może się nie zgadzać, ale no to są na koniec dnia też nasze pieniądze i my chcemy wynagradzać czasami ludzi, którzy fanom mogą się wydawać trochę absurdalnie. Jak ktoś chce, bardzo proszę, może przecież bonus też zawodnikowi z własnej kieszeni płacić. No my nie jesteśmy, wiesz, jakąś instytucją, która coś musi robić, bo się coś, wiesz, wymaga, należy. To są bonusy, które są czysto uznaniowe. Stwierdzamy, ten zasługuje, świetny, nieświetny, możemy się mylić, ale to jest akurat wypadkowa, czyli cała Federacja KSW się pod tym podpisuje. To nie jest decyzja jednego człowieka w przypadku naszym, natomiast no, rozumiem to, że mogą ludzie mieć inne zdanie.
Czy mi chodzi o zdanie, tylko chodziło mi o tą liczbę, tak? Że akurat 2 nokauty, 2 walki, czy to... Nie mamy ustalonej. Nie przyznajemy tak, że nie wiem, no wiadomo, no minimum to są, znaczy minimum. A istnieje na przykład czasami... możliwość, że jak odpukać gala będzie nieciekawa, to nie przyznacie żadnego? Oczywiście. No przecież chyba były też takie gale, że nie było Fight of the Night. Bo stwierdzaliśmy, że po prostu nie było żadnej w ogóle walki, która się wyróżniła na tyle. No, no bo wiadomo, z KO to albo jest, albo nie jest. Submission to samo, no ale... więc wiesz, no może być tak, że nie wiem, będzie gala, że z kolei 9 walką damy Fight of the Night, no na przykład. Albo wszystkie będą same knockouty. Więc wiesz, i wszystkie genialne. Dobrze. 23 marca mamy galę o numerze 47 w Łodzi. Jak to ma się do planu 6 gal w roku 2019? Jest to pierwsza gala w roku 2019. Ale jest późno. Jest późno. Ale jest późno dlatego, że styczeń jest martwy, bo wszyscy zjeżdżają albo wyjeżdżają właśnie i się szykują na narty albo przed, albo po Sylwestry, święta i tak dalej, więc sprzedażowo styczeń jest słaby. Wręcz kiepski, powiem. I to chyba nie tylko w biznesie, jakim jest organizacja eventów. Luty z kolei to nadal jeszcze trwają cały czas wyjazdowe jakieś akcje, ferie, a wiedzieliśmy, że pierwszą walkę w roku chcemy zacząć z przytupem i dużą siłą, czyli Pudzian, bo wtedy jeszcze Kołeckiego nie było, jak to było zaplanowane, byli inni przeciwnicy. Jacy? No, fajni. Ale byli tacy, no myślę, znaczy nie, na rynek polski nie zrobiliby takie wrażenia jak Kołecki, zdecydowanie, ale tak w odbiciu światowym, to w odbiorze światowym, to no wiadomo, no jakby Szymon nie jest na tyle znany. No ale to może jeszcze przyjdzie nam zobaczyć to zestawienie, bo pamiętajmy, że ta walka spowoduje, że albo jeden będzie miał większe apetyty, albo mniejsze, albo coś się wydarzy, więc jeszcze te zestawienia mogą lub nie muszą się udać. No i rzeczywiście po prostu akurat no, dostępność hali była, bo mi by pasowało też zrobić ją w miarę wcześniej, w sensie na początku marca, no ale wiesz, nie jesteśmy niestety jedynymi organizatorami. Pracujemy nad tym, żebyśmy tylko my byli w Polsce. Słyszałem kilka rzeczy nieoficjalnie a propos następnej gal KSW, więc możesz zdementować, możesz się nie odnieść, ale muszę zapytać. Nie musisz. Muszę, ale chcę. Nie, nie, to, chcę. No w kwietniu czy będzie na Torwarze gala? Słuchaj, takie są przymiarki. Takie są przymiarki. A czy porzuciliście pomysł zagranicznej gali na Wyspach, żeby zrobić ją w Niemczech? Nie. Ewentualnie, czy planujecie 2 gale zagraniczne? Też są planowane 2 gale. A czy inaczej, jedna gala, czyli ta londyńska, czy tam może, bo to może się okazać, że to, ale nie, to raczej... Akurat dzisiaj jeszcze tam rzeczy właśnie z Wembley dogrywałem. Czyli Londyn. Prawdopodobnie. Tak, prawdopodobnie, ale ogólnie na pewno Anglia, bo może jest jeszcze akurat bardzo ciekawa oferta gdzieś w trakcie wypłynęła z innego miasta. Manchesterze? Z innego miasta. Inne miasto UK. No i wiesz, no, to kwestia wygląda na to, że masz do zaplanowania 6 gal. Musisz to obstawić, i to są duże hale, musisz to obstawić zawodnikami, dostępnością tych hal. Po drodze masz jakieś inne wydarzenia sportowe, święta, nie święta, ruchy ludności, które gdzieś tam społeczeństwa, które no nie możemy zrobić święte Wielkiej Nocy, mimo że dla mnie powiedzmy ten termin byłby całkiem spoko. No. Prawie Wigilię robiliście. No okej, okay, no. No ale mówię w ten. To prawie robi różnicę, jak zwierz z pewnej kamy. I zresztą to też był taki test, który nie do końca, wiesz, wszyscy, po pierwsze dużo ludzi też mówiło, że to jest jednak duży błąd, no okazał się jednak fajnym zabiegiem i się mocno sprawdził. Nie jest powiedziane, że druga gala by się tak fajnie sprawdziła, ta może miała jakąś swoją magię, bo zawodnicy, bo pierwszy raz, bo po powrót w Katowicach do Spotka, więc też to jest, wiesz, i jakoś tam wiele tych czynników się na to złożyło i te Niemcy, no już nie jest to tajemnicą, że tak chodzimy, patrzymy, rozglądamy się za tym rynkiem, jest bardzo ciekawy dla nas rynek na wejście, ale nie jest powiedziane, że poprzestaniemy tylko i wyłącznie na jednej gali za granicą, ale nadal planujemy 6. A czy myślicie o Berlinie? Mamy, przepraszam, ci powiem, 3
tak, że już umowy leżą. Jedna, która jest dogrywana, czyli powiedzmy cztery mamy już tak dograne i teraz, wiesz, teraz tą piątą i szóstą, choć nie jest może to w kolejności wstawić, żeby teraz się nie skanibalizować, żeby to nie wpłynęło na sprzedaż, żeby nie wpłynęło na pay-per-view. Ja rozumiem, że inne organizacje tego problemu nie mają, bo biletów nie sprzedają, a pay-per-view w ogóle ich nie chce. My mamy ten biedny problem, musimy to tak zaplanować, żeby po prostu to funkcjonowało, bo ja też mogę wynająć stadion jutro, przepraszam, PGE Narodowy, zrobić narodową galę MMA i przyjdzie 3000, to jeszcze i tak by było fajnie. Wiesz, więc jakby wynajęcie hali nie jest problemem, wypełnienie jest problemem, sprzedanie i na odpowiednim poziomie, to jest pewna zagwozdka, to jest pewien problem, to jest pewien majstersztyk, to jest pewne, wiesz, zaplanowanie, dlatego też właśnie przez to, że jesteśmy uzależnieni od popularności zawodników, od tego, co się dzieje na rynku z zawodnikami, nie możemy zaplanować, nie wiem, zawodników, którzy będą walczyć w grudniu, bo po pierwsze, on może dostać dwa razy w czambo albo raz do tego czasu, dwa, że może ktoś nowy, ciekawszy przyjść, może coś się wydarzyć, i dlatego my, ja rozumiem, że to jest takie, mamy skalę taką, jaką mamy, są organizacje, jak UFC planują to, wiesz, na szeroką skalę, ale oni funkcjonują w Brazylii, wiesz, w Japonii, trochę w Polsce, trochę w innych krajach, a przede wszystkim w Stanach, który ma nie wiem ile razy więcej milionów ludzi i znacznie dłużej funkcjonują, więc w ogóle mają inną machinę rozbuchaną, więc to ciężko tak. Ja w ogóle się nie porównuję do UFC w takim sensie, żebyśmy tam się jakoś zestawiali, no jesteśmy na kompletnie innych levelach. No. A czy myślicie o Berlinie w Niemczech? Też. Tak. Czyli uspokoiłeś mnie, będzie 6 gal. Takie jest mocne postanowienie poprawy. Bo już nie będę pytał o ligę, KSW w Polsacie i tak dalej. Nie pytaj, bardzo dobrze widzisz. No, się, są tematy, które wiesz, możemy przekładać z wywiadu. Na Cześć, mogę ci podać, zresztą masz telefon. Co więcej, no miałeś nawet wywiad zrobić. To miałeś zapytać. Zrobię jeszcze pewnego pana w telewizji. Pojadę do pana z telewizji i go zapytam, gdzie jest liga KSW. Gdzie jest, dokładnie. Chciałem jeszcze, Martin, już tak na koniec zapytać o wagę lekką w KSW. Mhm. Co dalej panujecie z wagą lekką? Bo no, jest taki tam, kurczę, Marian pokonał Szuliego. Czy czekacie, żeby tego pretendenta dla Gamera... No bo zakładam, że Gamer kolejną walkę będzie pewnie w 7-0 bronił pasa, no bo skoro teraz biło piórkowy się, no to musi bronić w lekkiej i tak na zmianę, zakładając tak, taki no, scenariusz... Tak by było sprawiedliwie dla kategorii wagowej. No właśnie. I kto jest tym pretendentem teraz w wadze lekkiej? Czy to będzie zwycięzca walki Marian kontra Gracjan Szadziński, czyli tego pierwotnego starcia, które miało się odbyć w Gliwicach? Czy to będzie ktoś całkiem nowy? Czy w ogóle jeszcze nie macie pomysłu? Nie, słuchaj... Nie, no akurat, no nie chcę ci mówić, oczywiście, że gdzieś tam zestawienia w Excelu chodzą w lewo, w prawo, wymieniamy się myślą, ale no nie chcę ci opowiadać teraz, no bo widzisz, Gamer się zbiera na jakieś negocjacje poważne do nas, zobaczymy jak one się zakończą, natomiast tak już całkiem szczerze, no wiesz, no są zestawienia, ale to no nie chcę ci ogłaszać czegoś, co nie jesteśmy pewni, no ci powiem tak, ten, a później będę mówił, no wiesz, bo w trakcie zmieniliśmy zdanie, bo uznaliśmy, że to zestawienie będzie ciekawsze, albo że ten zawodnik powinien jeszcze przewalczyć jedną walkę, żeby dać tą, żeby mieć tą szansę walki o pas. A może właśnie, wiesz, Saladini i Gamer, bo są na topie. No, no różne, wiesz, opcje. Zobaczymy. Jak może stwierdzimy, że nie wiem, no jeżeli by przyszło, powiedzmy, to w Londynie, to też bierzemy pod uwagę aspekt ten, jacy zawodnicy zrobią większe wrażenie. Jak wejdziemy do Niemiec, no to tak samo jest inny w ogóle zestaw zawodników. Może nie inny zestaw zawodników, co inne zestawienia mogą być ciekawsze. Wychodząc w ogóle na inne rynki, no to wiesz, gdzieś tam dobieramy zawodników lokalnych po to, żeby właśnie pobudzać tych ludzi, którzy siedzą i mamy ich zainteresować naszym brandem, no. Więc nie chcę, wiesz, że to takie pytanie, na które ci nie odpowiem bezpośrednio, nie dlatego, że mamy to nieprzemyślane, bo mamy przemyślane, ja nie mówię, że akurat tą konkretną walkę, czy tę konkretne zestawienie, na pewno wygrana Mateusza spowoduje, że co jakiś czas będzie ta walka o pas, no ale to będzie ciekawie, no raz wyskoczy w takiej kategorii, raz w tej, zobaczymy, wiesz, jakiego ciało jeszcze zareaguje na tego typu zmiany. To jest jeszcze kwestia, nie, że to może się okazać, że to
Nie życzę, ale może się okazać, że to będzie jakiś problem w przyszłości. Czy w 2019 roku możemy się spodziewać dużych transferów do KSW? Takich, jeśli chodzi o zawodników MMA, nie mówię tu o tych przysłowiowych frikach. Czy będzie, nie, może, czy inaczej, znaczy może duże, inaczej sformułuję pytanie, czy będzie to jakieś naprawdę poruszenie po tym właśnie zakończeniu kariery Mameda? Czy po prostu będziecie, mówiąc kolokwialnie, zagęszczać ruchy, żeby tych nie, więcej gwiazd sprowadzić? Jedyne postacie, które tak naprawdę mogą zrobić albo pretendować, żeby zabrać tą schedę po Mamedzie, to tylko są zawodnicy z Polski albo ci, którzy są znani. Jakikolwiek transfer, nawet jakbyśmy tutaj Khabiba ściągnęli, no to wiesz, on by poruszył bardziej świat niż Polskę. To wiesz, to jest Mamed oddziaływał na tyle różnych warstw społeczeństwa i nie do końca, nie mówię, że nie tylko, ale też to nie byli jakby tylko i wyłącznie fani MMA, to byli fani sportu walki, to byli fani boksu, to byli wiesz, no. Ma to problem u nas z mentalnością, czy o czym, jak myślisz, bo UFC przecież ma wielu zagranicznych mistrzów, których poziom popularności w Stanach jest taki sam jak mistrzów amerykańskich, można powiedzieć. Jest Conor, jest Khabib, chociażby teraz Rosjanin, Irlandczyk, obaj z Europy, jeśli Rosja w tej Europie należy klasyfikować, i nie ma problemu z popularnością w Stanach. Na pewno to jest trochę, wiesz, element jakiejś kultury całej w Stanach Zjednoczonych, jednak wiesz, ten sport jest no, elementem, który jest mocno wszyty w, nie wiem, w rodzinę. No, tam ludzie kupują karnety na NBA, NFL na cały rok i wiedzą, że będą tam przychodzili, nie wiem, co przez sezon, co niedzielę na te mecze. W Polsce czegoś nie ma takiego. Znaczy są oczywiście, że przychodzą jacyś mega fani na ten, ale to jest jeszcze ta mniejszość. No, tam jest to wpisane bardziej, jest częścią no, takiego lifestyle'u. Sport w ogóle. U nas to mam wrażenie, że to dopiero od kilku lat się jakoś naradza. Ludzie ćwiczą, chodzą, biegają, wiesz, skaczą i tak dalej, że ten sportowy tryb życia i w ogóle zwrócenie się w stronę jakichś sportowych aktywności dopiero urósł niedawno. Może nie niedawno, no jakiś tam, nie chcę już tam, bo tego aż tak nie analizuję konkretnie, ale widzę po prostu po zainteresowaniu tym, co się dzieje ogólnie na rynku, tak? Ilość osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, wiesz, transmisja, to, że w ogóle, wiesz, pay-per-view u nich funkcjonowało znacznie wcześniej, no są takie elementy, które wpływają i to, że na pewno jest, wiesz, no Ameryka zbudowana na obcokrajowcach. Myślę, że tam jest, wiesz, tylu Rosjan, co u nas Polaków i w Stanach Zjednoczonych, albo z jakimiś korzeniami rosyjskimi, więc to ciężko teraz mówić. No my jeszcze jednak jesteśmy, wiesz, w Polsce, gdzie mieszkają przede wszystkim Polacy. Oczywiście, że to się zmienia i fajnie, że to się zmienia, ale jednak to jest no, na pewno jakaś tam mentalna przeszkoda. Byłem Polakowi zawsze bliżej będzie do Polaka i kibicowanie. Ja widzę pewne zmiany, jak na przykład już zrobiliśmy sobie też taki test na gali w tym roku we Wrocławiu, gdzie walczył Soldi, czy był main event, wiesz, oparty na dwóch zagranicznych. Jak wcześniej walczył Soldi właśnie z Borysem i no i to jest właśnie ten charakter, to jest pewien jakiś taki magnes, na który nie masz wpływu. No fajnie, dobra, widzisz rekord, oglądasz walkę, mówisz, no kapitalny zawodnik, no ale to, że przyszedł do Polski, tak jak on wjechał i kupił serca fanów, no to tego nikt nie mógł przewidzieć. No on zresztą, mi się wydaje, że on się jakoś tak sam rozkręcił w ogóle w jakimś turbo przyspieszonym tempie. I to jest właśnie ten charakter, o którym mówiliśmy a propos tych czynników, które się jedni sprzedają. Nie no, przecież... No właśnie, no to jest już długa rozmowa była i jakaś tam analiza do tego potrzebna. Ale tak, no to jest, wiesz, no inne kraje, inne, wiesz, no MMA tam jest, nie wiem, z dekadę dłużej, inny w ogóle sposób życia, sport inne miejsce zajmuje u nich w życiu. Wiesz, no tam jak wejdziesz, to masz pewnie 3 newsowe kanały i 10 w ogóle sportowych, które non stop nadają. Tam liga koszykowa w ogóle, wiesz, studencka ma takie oglądalności, które u nas piłka nożna pewnie by nie robiła. I przychodzą ludzie, bo na kilku takich wydarzeniach byłem, naprawdę tam po prostu, wiesz, no ja nawet nie wiem, nie jestem w stanie ci, wiem, że to było w Waszyngtonie, jak byłem u Marcina Gortata, poszedłem na jakąś ligę tam lokalną, stary, normalnie wielka hala, taka, wiesz, a la Torwar, po prostu, wiesz, wypełniona po brzegi, ludzi w koszulkach, no pewno ty, wiesz, budzisz się jakby, Boże, w ogóle nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to, wiesz, jakiś uniwersytet kontra uniwersytet, w ogóle, więc
I to przepaść jest, nie? Między nami, więc to ciężko porównywać. My próbujemy budować, czy budujemy może, bo to nie kwestia próby, tylko budujemy tych zawodników, ale to jest znowu proces, to jest długa historia i wy musicie poświęcać więcej uwagi właśnie tym zawodnikom, brać ich na wywiady, a nie już jak tylko przyjeżdża, to tylko już do tych oczywistych, bo to też mnie to osobiście w jakimś stopniu, nie chcę powiedzieć irytuje, ale boli. Jak robimy konferencje i po prostu, jak wiadomo, gwiazdy są gwiazdami, przecież wiadomo, że każdy chce tam zapytać jego, ale są ci zawodnicy, których my ściągamy, wiesz, dla mediów, po to, żeby dla fanów, i nagle okazuje się, że my musimy prosić, ty słuchaj, pójdź zrób z nim wywiad. Jak przyjeżdża jakiś nowy, no nie wiem, no dla mnie, jak ja bym był medium środowiskowym, oczywiście, żebym zabiegał o to, żeby najważniejszych gości przepytać, ale interesowałoby mnie, skąd ten Brazol przyjechał, w ogóle, czy on w ogóle wie, czym jest KSW, w ogóle, czy on zna tego przeciwnika, czy przeanalizował, no coś bym chciał wiedzieć, no tak jak, nie wiem, w piłce nożnej, to się tam gada o każdym gościu. O każdym gościu się trzepie i wywiady, i wiadomo, że są goście, którzy mówią więcej i inni, którzy mówią mniej. No, ale oni gdzieś tam wszyscy funkcjonują. A u nas jest tak, że po prostu jest, wiesz, ta czołówka i ta czołówka tylko wiedzie prym. Zrozumiałe jest dla mnie z jakiejś, to nie, że jakiś tutaj zbulwersowany strasznie mówię, tylko po prostu widzę pewne mechanizmy i my staramy się właśnie je trochę tam rozwalać, no albo po prostu pokazywać, że coś może być też ciekawsze. Na sam koniec chciałbym zapytać jeszcze, Martin, czy... Chciałbym ci tylko przypomnieć, że na sam koniec już powiedziałeś na mnie 4 razy. To teraz już będzie naprawdę na sam koniec. Czy w związku z tym, że tą budujecie KSW poza granicami kraju, czy oczekujecie kiedyś takiego momentu, że na tych Polakach, znaczy na całej Polsce, na całej polskiej publiczności nie będziecie musieli polegać tylko i wyłącznie? Czy chcecie stać się takim produktem już europejskim? Czy jednak jest to taka ekspansja, żeby pokazać dobre, bo polskie i to cały czas produkt polski? Jakie macie zamiary? Nie, oczywiście, że nie będziemy ukrywać ani, wiesz, polskich korzeni i to, że jesteśmy firmą, która narodziła się w Polsce i to będzie zawsze do brandu KSW przypięte i słusznie, nikt się z tego nie wstydzi. Natomiast wychodząc w Europę, no głupotą z naszej strony by było, jakbyśmy opierali tylko i wyłącznie galę na kibicu polskim, na Polonii, która tam mieszka, albo goście, którzy przejeżdżają. O, patrz, polska impreza, idę. Bo to się śmieje, bo to wszystkie te zespoły takie, wiesz, PRL-u grały dla Polonii i się skończyło i oni nadal grają dla Polonii, jak wyjeżdżają poza granicę. Plus, minus. Natomiast no nie, no po to wychodzimy do Anglii, żeby oczywiście, wiesz, dać super rozrywkę Polonii mieszkającej tam, ale tak samo, wiesz, żeby każda nacja, która tam mieszka, o nas nie słyszała, żeby się dowiedziała. I na kolejną galę i widzę, że tam lekko się te procenty, te różnice ruszyły, czyli pierwsza gala tam była w dużej mierze, wiesz, zdominowana przez Polonię, w takiej dużej, dużej. Teraz już widziałem naprawdę, no były po 200 osób, wiesz, skupionych, w ogóle fanów, zawodników angielskich i to były tego typu grupy, to się, wiesz, tam oczywiście, że na tej hali nadal Polonia przeważała i to myślę jeszcze bardzo długi okres tak będzie. Natomiast widząc właśnie po jakiejś tam frekwencji obcokrajowców na gali, po mediach, które no więcej o nas pisały i, wiesz, o więcej po prostu o nas było słychać na wyspach, no to pokazuje, że gdzieś tam docieramy do tych umysłów niepolskich. Wow! Spaci, to na sam koniec. Odebrało mu mowę. To na sam koniec chciałbym ci podziękować za okay. Ja również poświęcony czas. Dzięki. Dzięki bardzo, moi drodzy. Oglądajcie.